Cześć, tutaj Kuba Czerwiński, a oto moja złota piątka. Na pozycji bramkarza postawiłem na Gianluigi Buffona, bo to mój numer jeden zdecydowanie z dzieciństwa. Oglądałem jego mecze w reprezentacji i w klubie. Świetny refleks i zawsze przygotowany na 100%. Na pozycji obrońcy postawiłem na Johna Terego. To mój zdecydowanie numer jeden jako idol z dzieciństwa. Lubiłem oglądać mecze Chelsea Londyn i jego nieustępliwość, jego charakter, wola walki i to, że potrafił zdobyć bramkę, bardzo mi imponowało. Na pozycji pomocnika postawiłem na Zinedina Zidana. Do dzisiaj pamiętam jego piękną bramkę z Bayer Leverkusen w finale Ligi Mistrzów z 2002 roku. Ogromne umiejętności, charakter zwycięzcy i dowódca na boisku przede wszystkim. Na pozycji napastnika postawiłem na Ronaldo, Luis Nazario da Lima z Brazylii. Pamiętam doskonale jego piękną bramkę z Turcją w finałach Mistrzostw Świata też z 2002 roku. Killer, napastnik, kompletny uważam, trochę kontuzje przeszkodziły mu zrobić jeszcze większą karierę, chociaż został w pamięci kibiców do dzisiaj. A jako trenera wybrałem José Mourinho. Pamiętam jego sukcesy z Chelsea London, jego postawa na ławce, zachowanie i to, jakim świetnym jest fachowcem. Wydaje mi się, że José tutaj jest moim numer jeden. Tak wygląda moja złota piątka, a wy pochwalcie się swoją